Droga młodzieży, studentki i studenci Politechniki Opolskiej. Jest mi niezmiernie miło powitać Was na trzeciej edycji Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Niestety warunki pandemiczne sprawiły, że na razie nasze spotkania muszą odbywać się online, ale gdy tylko będzie to możliwe, zaprosimy Was na Politechnikę Opolską. Chcemy, żebyście zobaczyli, jak wyglądają nasze laboratoria, sale wykładowe oraz przekonali się, że nauka przedmiotów ścisłych wcale nie musi być taka trudna. Liczymy na to, że wykłady, które dla Was przygotowaliśmy, będą bakcylem do poznawania świata nauki, a wiedza, którą wyniesiecie z naszych spotkań, przyda Wam się w przyszłości. Pamiętajcie, że wiedza to największy kapitał, którego nikt Wam nie zabierze. Życzę Wam udanego studiowania i dobrej zabawy. Dzień dobry na Wykładzie Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Nazywam się Anna Zatwarnicka, doktor inżynierii informatyk z Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Was wykład pod tytułem Informatyk, zawód i pasja. I dodam jeszcze, że ja się pod tym bardzo mocno podpisuję, że to właśnie takie dwa w jednym mamy, zawód i pasję na przyszłość. Zacznijmy od tego, kto to jest w ogóle informatyk. Wy jesteście młodzi ludzie i wiecie już, że to nie jest ten, kto składa komputery, a takie porzekadełko funkcjonowało w czasach, kiedy ja zaczynałam studia. Coraz więcej jest osób w naszym gronie, bliskich, znajomych, krewnych, którzy są informatykami, ale co to tak naprawdę znaczy, ten informatyk? Tak naprawdę w środku mamy wiele zawodów i my ostatnio rozróżniamy dość mocno informatyk i programista, chociaż tam też tak naprawdę jest bardzo dużo różnych zawodów. Pozwolicie, że sobie to tak pobieżnie omówimy. Informatyk to może być specjalista baz danych. Bazy danych to takie tabelki, w których są przechowane informacje. One są różnie zorganizowane, nieważne. I można się w tym specjalizować. Czyli zadbać o to, jak to się projektuje, jak to wymyśleć, żeby było dobrze, jak to później zaimplementować, czyli zrobić tak, żeby działało, jak tego używać, jak optymalizować, czyli żeby działało sprawnie, szybko i tak efektywnie, żebyśmy nie czekali 100 lat, aż się coś tam wyliczy, aż Wam w jakimś sklepie internetowym znajdzie wszystkie Wasze książki ulubionego Waszego autora, tylko że zrobi to szybko, ten system. Może to być jeszcze programista i programista, programiście nierówny, bo mamy bardzo wiele różnych języków programowania. Ja tu nie mówię o programowaniu pewnych urządzeń i sterowników, takich bardziej sprzętowych rzeczy. Mówimy o programowaniu systemów informatycznych, czyli takich systemów, z których wy korzystacie. To może być dziennik elektroniczny w szkole, to może być jakiś serwis, z którego korzystacie, żeby sobie śmieszne memy pooglądać. To może być YouTube, też jest takim serwisem. To może być program, którego używacie na swoim komputerze, żeby zrobić zadanie domowe. To może być aplikacja na Waszą komórkę, dzięki której możecie się spotkać ze znajomymi albo przeczytać jakąś książkę. Ktoś to musi napisać i to między innymi takie rzeczy, podobne rzeczy robią nasi studenci, nasi absolwenci. W ramach zawodu programisty mamy bardzo wiele języków programowania. My właściwie unikamy u nas na uczelni mówienia języki programowania, mówimy bardziej technologię. Czyli to jest jakby język programowania z całą taką otoczką, bo sam język, to wiecie, to sobie można kalkulator napisać, albo klasyczne Hello World, czyli witaj świecie, czyli pierwsze zadanie na każdych ćwiczeniach. Natomiast żeby napisać coś sensownego, co się komuś przyda, to musimy mieć język programowania i parę jeszcze innych rzeczy z tak zwanego zaplecza. Jeżeli chodzi o języki programowania, zapewne coś takiego macie w szkole. Być może robiliście taki język logo programowania żółwia, być może ktoś z Was już uczy się Pythona i to bardzo zachęcam. Być może pisaliście coś w C albo w C++, które jest fajne na start, ale tak powiem mało użytkowane w szerszym gronie później w branży. Jest też język Java, który niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Są różne języki javascriptowe, naprawdę jest tego bardzo dużo. Jest dużo filmów na YouTubie, gdybyście mieli ochotę się zapoznać z tymi językami, ale to może na końcu wykładu jeszcze Wam powiem, jak tutaj samemu się wdrożyć w te zagadnienia. Może być jeszcze informatyk, który jest architektem systemów. Tak naprawdę już się go wtedy nie nazywa informatyk. Kto to jest architekt systemów? To jest człowiek, który ma 8-10-letnie doświadczenie w realizacji systemów informatycznych. Zwłaszcza, że ja powiedziałam w realizacji, nie w programowaniu. Bo ten ktoś już trochę mniej programuje, a bardziej wymyśla.
ze względu na swoje doświadczenie, ten ktoś wie, że jak weźmiemy tę technologię, połączymy z tamtą technologią i jeszcze na zapleczu damy taki rodzaj bazy danych, to to będzie działać. I będzie działać poprawnie, nawet jeżeli będziemy mieć wielu użytkowników, serwis będzie popularny, to się tam to nie wywali. Taki architekt bardzo dobrze zarabia. Jeszcze też architektowi też nierówny, bo to zależy, w jakich technologiach pracuje i pracował. To jest taka górna półka troszeczkę. Możemy jeszcze mieć wdrożeniowca i to jest, ta praca jest uznawana za taką mocno niewdzięczną. Wdrożeniowiec to jest ktoś, kto idzie do firmy i uczy użytkowników używania systemu, który my jako firma informatyczna właśnie napisaliśmy. Dobrze było, gdyby wdrożeniowiec miał takie, to się teraz modnie nazywa, kompetencje miękkie, czyli umiał rozmawiać z ludźmi, w ogóle ludzi lubił i miał możliwość wyjaśniania im tak, żeby ci ludzie zrozumieli. I teraz, że taki zawód jest potrzebny, to zapewne już wiecie, bo przypomnijcie sobie, czy wy czytacie jakiekolwiek instrukcje do czegokolwiek, co kupiliście, albo licencje. Raczej nikt nie czyta, albo przynajmniej niewiele osób. Na taką grupę 100 studentów to dwie osoby się znajdą, które czytają zawsze instrukcje wszystkich urządzeń, które kupią. To tak akurat są w granicach błędu. Wdrożeniowiec ma bardzo ważną pracę i dobrze, żeby to były osoby właściwe, z odpowiednimi, właściwymi takimi właśnie umiejętnościami. I dobrze by było też, żeby wdrożeniowiec miał pojęcie, jak ten system został zrobiony, jak on działa. Bo użytkownicy mogą mieć pytania, użytkownicy chcą zrozumieć, jak to działa, chcą mieć takie poczucie trochę panowania nad systemem, nie, że tam się jakaś magia dzieje i nie dotykam, bo coś się złego stanie, tylko chcą mieć pewność, że jak wykonają pewne czynności związane ze swoją pracą i wdrożeniowiec im powiedział, jak to robić przy pomocy systemu, to że to będzie dobrze. Grafik. No to bardzo wiele osób chce być grafikami, natomiast dobrze, jeżeli grafikiem chce być ten, kto ma talent, a to nie zawsze idzie w parze. Jeżeli chodzi o grafikę 2D, to być może coś liznęliście jakichś programów w szkole albo hobbystycznie w domu. Jeżeli chodzi o grafikę 3D, no to jest pole do popisu, tutaj się można fajnie specjalizować. Jeżeli Państwo jeszcze macie talent, ja będę do Was mówić Państwo, takiego moich studentów, talent plastyczny, jakieś zasady kompozycji znacie albo ogólnie bardzo Was to bawi, zachęcam bardzo. Słuchajcie, w firmach programistycznych grafików troszkę jest, ale oni to są bardziej programiści tej strony wizualnej systemów i aplikacji. Nie jest potrzebna taka bardzo głęboka wiedza, na przykład z modelowania trójwymiarowego, pewnych obiektów i tak dalej. Ale w game devie, czyli w branży programowania gier, osoba z talentem, z doświadczeniem, z fajnym portfolio jest naprawdę na wagę złota. Tam nie są zatrudniani informatycy, tam są zatrudniani pasjonaci, ale są zatrudniani ze względu na swoje umiejętności i swoje właśnie zawartość swojego portfolio. Także zachęcam Was bardzo, jeżeli macie talent ku temu, to pielęgnujcie ten talent. To są godziny spędzone na poznawaniu systemów i godziny spędzone na dopieszczaniu swoich na przykład modeli, jakichś postaci z gier. Ale naprawdę, jeżeli Was to kręci, to warto. Także idźcie w to, bo warto. Algorytmik to jest właśnie, ja tak sobie żartuję, także przepraszam wszystkich, dla których algorytmika jest bliska. To jest właśnie ten ktoś, kto siedzi w piwnicy w rozczłopanych kapciach i wymyśla te różne takie właśnie sprytne metody, żeby całość działała szybciej. Każdy z naszych studentów i w ogóle studentów wszystkich kierunków informatycznych algorytmikę ma na zajęciach. Chodzi o to, żeby poznać mechanizmy, jak wyszukać najmniejszą wartość z pewnego ciągu, największą, zasady sortowania, wyszukiwania. Te zasady są później już często gotowe, zaimplementowane w wielu technologiach i językach programowania. Niemniej warto wiedzieć, jak to działa. Przy czym zapotrzebowanie w branży na algorytmików nie jest zbyt duże. Umówmy się tak, na 100 programistów jeden algorytmik. Przy czym to takie, wiecie, z sufitu te statystyki, ale chciałam taką jakby ideę tutaj Wam pokazać. Tester. Funkcjonuje brzydkie powiedzenie, że tester to taki nieudany programista, co absolutnie nie jest prawdą. To jest bardzo ważny zawód sam w sobie i bardzo potrzebny. I nie chodzi o to, że tester poprawia to, co programista źle zrobił, ale tester, tam jest wiele rodzajów testów, wiele zasad testowania. Tester też ma pojęcie, w jakiej formie, w jaki sposób, w jakiej kolejności użytkownik będzie użytkował ten system, a programista może mu to umknąć lekko. Bardzo dobrze jest, jeżeli testerzy i programiści pracują, współpracują dość intensywnie,
Faktem jest, że programiści też troszeczkę są testerami, bo sprawdzają to, co oni wytworzyli. Niemniej jest to bardzo ważny, bardzo potrzebny zawód i bardzo wiele różnych reguł jest i zasad, które funkcjonują w zawodzie testera. Administrator to jest taki właśnie guru systemu, który wszystko może. My sobie tak żartujemy, że to jest taki wszechwiedzący w systemie. To jest ktoś, kto sprawdza, czy system działa poprawnie. Umówmy się, taki system na przykład zarządzania jakimś dużym przedsiębiorstwem, które ma dział tam finansów, księgowość, kadry, dostawy, magazyn i jeszcze tą halę fabryczną, gdzie tam jakieś przetwarzanie odchodzi, na przykład produkują się plastikowe koszyczki. Taki administrator nie jest jeden, tylko jest ich kilku. Może tworzyć nowe konta użytkowników, bo zatrudniliśmy nową panią księgową. Może na przykład pilnować aktualizacji pewnych części systemu magazynu, żeby tam lepiej ten program odmagazynowania, od zarządzania magazynem działał. Tego typu rzeczy. Także jest to ktoś od zarządzania systemem lub w ogóle infrastrukturą informatyczną w przedsiębiorstwie. Specjalista Business Intelligence, tu jest taki trochę problem, bo to BI, Business Intelligence, ono co parę lat zmienia jakby swoją zawartość. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i wszystkie tematy takie dookoła sztucznej inteligencji, nie wiem, czy widać, że się już od razu uśmiecham, jest to niesamowicie pasjonujące. Bardzo Was zachęcam, żebyście sobie poczytali, ale jakieś z mądrych rzeczy czytali, bo dużo jest takich, wiecie, przekłamań i takich takich jakichś artykułów, które mają jakiś popłoch siać, a nie są merytorycznie poprawne. Teraz jest sformułowanie data science, czyli nauki o przetwarzaniu danych. Danych mamy dużo i chodzi o to, żeby z nich pewną dodatkową wiedzę wyciągnąć. Jest to niesamowicie pasjonujące. Naprawdę warto się tym zająć. Jest to trudne. Trzeba mieć duże podstawy matematyki, żeby zrozumieć. Oczywiście można wziąć te wszystkie paczki sztucznej inteligencji jako taką, wiecie, coś, co używacie, nie wiecie, jak to działa i potem jest takie sformułowanie let's do some magic, nie? Pouprawiajmy magię, nie wiemy co, jak i dlaczego. I coś nam się wypluje z tego systemu, ale nie wiemy co, nie wiemy po co. Także ja zachęcam, żeby poznać te mechanizmy, chociażby przeczytając Wikipedię. Analityk. Właściwie nie powinien być informatykiem. Analityk to jest ktoś, kogo wysyłamy do firmy, zanim zaczniemy wytwarzać oprogramowanie, kto będzie z tą firmą rozmawiał i ma się dowiedzieć, co oni chcą. Albo inaczej, co oni chcą i co oni potrzebują, bo to nie zawsze są te same rzeczy. Analityk powinien być specjalistą dziedzinowym, no bo weźmy, wyślimy takiego informatyka, na przykład jednego z moich studentów, do tej fabryki plastikowych koszyczków. To on wie, jak ta fabryka działa? Nie wie. Wie, jak działa księgowość? Nie wie. No bo skąd ma wiedzieć? Więc albo się dowie i troszkę czasu na to zużyjemy, albo do takiej roli zatrudnimy kogoś, kto po prostu wie, jak działają fabryki, jak działa księgowość, jak działa magazyn, a jeżeli pewnych aspektów nie wie, to umie się dopytać. Czyli ma też umiejętności miękkie, też ma umiejętności współpracy z ludźmi, zadawania dobrych pytań, dociekliwość taką pewną w sobie, jednocześnie jest uprzejmy, bo to jest bardzo ważne też. Projektant systemów to taki architekt, tylko z troszeczkę mniejszym doświadczeniem, to tak można w skrócie powiedzieć. Sieciowiec to jest ktoś, kto kładzie kable, zarządza tymi wszystkimi routerami, sieciami lokalnymi, jakimiś bardziej złożonymi, ale również usługami pewnymi w firmach, czyli przypisuje pewne możliwości, że pani księgowa ma dostęp do tej części systemu, a do tej części innej tam jakiejś magazynu nie ma, no bo po co jej? Nie powinna mieć. Natomiast ja w tym momencie zawsze też mówię, że w ogóle to warto iść w tę branżę, bo bardzo dobre zarobki są, ale to nie tylko chodzi o zarobki. W temacie jest zawód i pasja, no to zawód to równa się dobre finanse, zresztą poczytajcie sobie stawki, a to są stawki po paru latach, więc proszę tak nie nakręcać, że wiecie, nauczycie się C++a i będziecie zarabiać niesamowicie. Natomiast to jest też pasja i to widać u naszych studentów i u naszych absolwentów, że jest to pasja, którą oni mają. Takie sformułowanie znalazłam, implementuje marzenia i ono jest przepiękne i jest bardzo zgodne z prawdą. Wiecie, nie było czegoś, wy to utworzyliście i powstało, na przykład gierka. Jakaś nawet prosta, nie było jej, wymyśliliście sobie sami, zrobiliście grafikę, oprogramowaliście i idzie ludzik i nie wiem, rzuca marchewkami i już jest radocha, że to działa, że wiecie, że sami to zrobiliście własnymi rękami. Jest to niesamowicie satysfakcjonujące i bardzo Was zachęcam do takich właśnie działań okołoprogramistycznych. Jeszcze trochę filozofii. Słuchajcie, zawsze początkujący programista, to jest ten na samej górze, przetłumaczę Wam, mój kod nie działa, nie mam pojęcia dlaczego, to są, sobie tak żartujemy, że to są nasi studenci pierwszego roku, strasznie sfrustrowani, że przecież wszystko dobrze zrobili, a to nie działa. Błędy są na ogół dość proste i dość szybko się nasi studenci uczą wynajdować te błędy nawet w nowych środowiskach programistycznych.
Natomiast ta dolna część obrazka, mój kod działa, nie mam pojęcia dlaczego, to są nasi studenci na trzecim, czwartym roku, którzy już mają pewne doświadczenie i już wiedzą, że to tak nie hop-siup napisać i że jeżeli kod działa od razu, zaraz po napisaniu, to się zastanówmy, sprawdźmy, czy na pewno. Jeszcze jest takie bardzo piękne powiedzonko z Joe Monster, pewnie też tam zaglądacie w poszukiwaniu różnych czasami głupich powiedzonek. Bycie programistą jest trochę jak bycie Harrym Potterem. Idziesz do pracy, czarujesz cały dzień i możesz o tym pogadać tylko z innymi czarodziejami. Ja w tym momencie to tak sobie żartuję, że mój mąż jest pewnie bardzo zadowolony, że razem jesteśmy w branży, bo on też jest informatyki, nawet też jest u nas pracownikiem, jest profesorem. No, i my sobie możemy pogadać o tym razem. Mało tego, z dziećmi też możemy pogadać, bo trochę rozumieją, co my do nich mówimy, nawet całkiem sporo. Więc jest to, no taka wiecie, fajna korzyść. Także dobrze się zbierać też w grupy. O tym też będę mówiła, że no nie ma tak, że programista, informatyk jest sam i sam wszystko robi. Tutaj Państwo macie taki zestaw właśnie memów, obrazków, jak widzą znajomi pracę programisty, jak rodzice, że taka wiecie, magia już do kwadratu, jak to widzi student, że programista zarabia kupę hajsu, jak to widzi szef, generalnie dziecko we mgle robiące mnóstwo błędów, jak mi się wydaje, że to wygląda, a tak naprawdę jest to bardzo dużo frustracji. Są też aspekty takiego wypalania zawodowego, dlatego fajnie łapać balans między pracą a tym, co się robi. I przede wszystkim ważne jest to, żeby lubić to, co się robi. Bo zmuszać się do pewnych działań w życiu dorosłym to naprawdę nie ma sensu, bo to tylko jakby no, brak satysfakcji jest frustrujący. Jeszcze tak w ramach stereotypów. Tu jest dress code programisty, wersja casual i wersja biznes z czarnymi skarpetkami i mój ulubiony dowcip. Obok siebie w autobusie stoją dwie osoby, ona i on. Ona spojrzała na niego, on na nią. Bezdomny, pomyślała studentka. Studentka, pomyślał informatyk. To są bardzo brzydkie stereotypy. Teraz nasi studenci, absolwenci, pracownicy w ogóle firm IT, czyli Information Technology, bo IT to jest Information Technology, to są fajni ludzie z niesamowitymi pasjami, grający w zespołach rockowych, metalowych, wspinający się na skałkach, jeżdżący rowerami po górach, uprawiający survival. Tam, wiecie, nie wypada nie mieć pasji wręcz. Chodzą w dżinsach, koszulkach z Wojny Gwiezdnych albo z Władcy Pierścieni, i naprawdę opowiadają o swojej pracy ze swoją pasją. Kiedyś moje dzieci zadały mi pytanie, no to jak się w tych firmach programistycznych chodzi do pracy? No to autentycznie szukaliśmy z różnych spotkań wewnętrznych na Facebookach różnych firm, jak to wygląda. I rzeczywiście tak to wygląda, to już było pewne potwierdzenie. Żeby zostać programistą, informatykiem, sieciowcem, administratorem, najprościej pójść na studia. Żeby się tego wszystkiego nauczyć, bo dostajecie wiedzę w pakiecie. Nie jest to niezbędne i nie jest to wymagane absolutnie. Ja wiem, że teraz troszeczkę mówię rzeczy niepoprawne politycznie jako pracownik Politechniki, ale studia dają wam wiedzę w pakiecie. Wiecie, co i skąd się bierze, jak to działa, a nie tylko, że jak napiszę taką linijkę, to efekt jakiś będzie taki. Wiem dokładnie, co tam się w środku robi. I bardzo was zachęcam do takiego poznania wiedzy, wiecie, od podszewki, bo to się bardzo przydaje później w pracy zawodowej. Natomiast studia są też frustrujące dla niektórych, bo szkoła podstawowa ocena 3 to trochę porażka, liceum ocena 3 może być, a na studiach ocena 3 to jest bardzo dobra ocena, generalnie do przodu idziemy. Aha, nie ma dwój, znaczy nie ma jedynek, więc dwója to że się nie zdało. Jeszcze taki mem, student pierwszego roku, nie rozumiem, przyzwyczaisz się. Trzeba mieć dużo takiego samozaparcia, bo studiów nie kończą najzdolniejsi, tylko najwytrwalsi. Natomiast niemniej ta wiedza jest skrojona tak, żeby szerokie grono mogło się z nią zapoznać. Co jeszcze w pracy programisty jest ważnego i w ogóle w pracy informatyka, czyli nie tylko programisty, tylko też wszystkich tych architektów, grafików, całej reszty. Mianowicie jest duży rozdźwięk między użytkownikami systemów i twórcami systemów, nie tylko programistami. Użytkownicy potencjalni widzą tych programistów jako takie ufoki, wiecie, mówimy innym językiem, dużo jest slangu takiego z angielskiego się wywodzącego. Bardzo jest to kłopotliwe, żeby inni ludzie jakby załapali nawet dowcipy programistyczne. Natomiast drugą stronę programiści, wiecie, wytworzyli coś, a ci użytkownicy na ten system jak z maczugami, no po prostu aż żal bierze. To wynika z niezrozumienia. To są dwie różne grupy albo kilka różnych grup, bo użytkowników możemy mieć kilka. Pamiętacie, księgowość, magazyn, finanse, jakiś dyrektor, który chce jakieś słupki w Excelu czy w czymś. To są bardzo różne grupy z innych branż. One też mówią innym językiem. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w pracy mieć taki rodzaj trochę pokory i starać się zrozumieć innych, starać się dociekać, o co im chodzi i umiejętności współpracowania są też bardzo ważne.
Nie tylko jeżeli chodzi o bebeszki systemu, bo w poprzednich częściach to bardziej mówiliśmy o pewnych funkcjonalnościach, opcjach, które system ma, ale też jeżeli chodzi o interfejs, jest duży problem. Tu macie właśnie obrazek, który znalazłam, który to ładnie ilustruje. Design i user experience. User experience, czyli to jest to, co użytkownik chciałby zrobić, jego doświadczenie, które my powinniśmy przelać na to, jak nasz system działa. I teraz wy to na pewno odczuwacie, bo pewne rzeczy, pewne systemy używacie i są łatwe i proste. Wiecie, dwa kliknięcia palcem na smartfonie i coś się zrobiło. I to jest super wygodne. I wy chcecie używać wygodnych aplikacji, a nie takich topornych. Porównajcie sobie na przykład aplikację Instagrama z aplikacją waszego dzienniczka elektronicznego w szkole. No jest różnica, nie? I bardzo trudno jest zrobić łatwe rzeczy. Jeżeli użytkownik głosuje nogami albo portfelem, wiecie, że ja nie muszę pewnych rzeczy używać, tylko chcę, to ja wybiorę to, co jest łatwe, miłe i przyjemne w użytkowaniu, z czego mi się korzysta wygodnie. Czasami nie mamy wyjścia i musimy używać pewnych systemów, które są niewygodne, natomiast my staramy się naszych studentów przekonać, żeby dbali o użytkowników i nie robili im krzywdy, robiąc pewne rzeczy toporne. Nie wolno pisać systemów tak, żeby mi go było wygodnie napisać. System ma być tak zrobiony, żeby komuś było wygodnie go używać. Wyobraźcie sobie, jeżeli będziecie pisać jakąś prostą aplikację, tak wiecie, w ramach wprawki, że używa go tej aplikacji wasza babcia. To waszej babci ma być wygodnie używać. I to jest właśnie taki cel, który staramy się naszym studentom poić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wytwarzanie oprogramowania, to jest dużo różnych etapów, tam jest dużo różnych zawodów, to tam już pokazałam. Te zawody są poukładane w takie różne jakby ciągi produkcyjne. Natomiast, to zobaczcie, że slajd jest po angielsku, bo angielski w tej branży nie jest językiem obcym. Jeżeli ktoś planuje na poważnie zająć się branżą IT, to angielski musi dobrze znać. Nie, że czytam, rozumiem, myślę po angielsku, wiecie, oglądam Netflixa, oglądam YouTube'a, jakieś, ale nie takie tłumaczenia, tylko wiecie, język żywy, język oryginalny. Jeżeli nie macie tego angielskiego świetnego, a chcecie wejść w branżę IT, to trzeba się tym zająć i to najlepiej już i od razu. Bez tego po prostu bardzo trudno jest. Będziecie zawsze tacy troszkę gorszej kategorii, z gorszą pensją. Ten angielski jest absolutnie, absolutnie niezbędny. Tym bardziej, że wiele zespołów jest międzynarodowych. Pracujemy z ludźmi z Australii, my w sensie tak ogólnie, branża IT, ze Skandynawii, ze Stanów. Angielski jest takim platformą wspólnego porozumiewania się. Tam są też różne akcenty, różne sposoby wypowiedzi, czasami lekko inne słownictwo. To sprawia, że no, ciekawie jest. Natomiast bez takich podstaw angielskiego szkolnych, takich na poziomie szkoły średniej, dobrego angielskiego, jest naprawdę bardzo ciężko w tej branży. Trzeba się douczać. Kiedyś było tak, że były takie plany, że jak to oprogramowanie sobie podzielimy na takie kawałki, na etapy i do każdego kawałka się maksymalnie przyłożymy. Opracujemy sobie metody, jak powinny być te rzeczy zrealizowane, czy na przykład wysyłamy analityka do firmy, on bada, co ta firma potrzebuje, co chce, zrobi z tego, wiecie, mnóstwo papierów i te papiery później damy architektowi, architekt wymyśli, jak ten system ma być zrobiony, a później damy to programistom, a później testerom i każdy kawałek osobno dopieścimy i dopieścimy też dokumentację, która ma wędrować między tymi kawałkami, że wtedy będzie dobrze. No okazało się, że nie bardzo, ponieważ papiery nie zastąpią komunikacji między ludźmi. I troszkę wyszło jak na tym obrazku z kolei, co klient opisywał, co by chciał, żebyśmy opisali na pierwszym obrazku, jak to zrozumiał szef projektu, no troszkę niepoprawnie, nie? Ale to wynika z problemów komunikacyjnych. Wiecie, wy się też nie umiecie ze wszystkimi dogadać, nie? Mówicie coś, ktoś inny zrozumie coś innego, są kłopoty. Jak to zrozumiał analityk, jak to programista napisał, jak to biznes konsultant opisał, wiecie, taka wygodna huśtawka. Jak projekt był dokumentowany, to ten obrazek, gdzie nie ma żadnego drzewka ani żadnej huśtawki. Instalacja, za co użytkownik zapłacił, jak za rollercoastera. Wsparcie systemu, nie ma go za bardzo. A co tak naprawdę by wystarczyło naszemu klientowi? To wszystko wynika z nieporozumień, dlatego teraz bardzo duży nacisk jest na to, że informatyk, programista nie pracuje sam. Tam nie trzeba geniuszy, olimpijczyków, wszystkich, znaczy olimpijczyków zachęcałem też bardzo do studiów, nie? Ale nie tylko. Tam jest potrzebne wiele osób o różnych umiejętnościach i bardzo ważne są umiejętności właśnie takie współpracy z ludźmi. Samemu to można sobie ryby łapać, ale żeby napisać duże oprogramowanie, z którego korzysta kilkaset, kilkanaście tysięcy czasami osób, to samemu tego nie zrobimy.
musi być zespół i musi być współpraca w zespole, bo to jest kilka osób w malutkim zespole, w całej firmie może nawet kilkaset osób tworzyć jeden system informatyczny. Oni się muszą ze sobą dogadywać. Wiadomo, że nie każdy z każdym, nie? To nie grecka agora, ale musimy mieć pewne zasady właśnie dotyczące współpracy i żeby ta współpraca była, no, zakończyła się sukcesem. Te stare, te takie, zgodnie z tą zasadą poprzednią, te systemy informatyczne zawsze miały opóźnienie, zawsze przekraczały budżet i zawsze kończyły się pewną umiarkowaną satysfakcją klienta, żeby nie powiedzieć, że nie satysfakcją, brakiem satysfakcji. Dlatego w lutym 2001 roku, czyli w sumie kawał czasu temu, różni ludzie na konferencji się spotkali dotyczącej wytwarzania oprogramowania i stwierdzili, że te stare zasady to one nie działają, a ze względu na doświadczenie, jakie ci wszyscy ludzie mieli, to tacy guru z programowania, czyli jak pójdziecie gdzieś i znajdziecie książki z programowania, to prawie wszyscy autorzy tych anglojęzycznych książek z programowania właśnie się na tej konferencji spotkali. Stwierdzono, że w sumie to my już wymyśliliśmy, jak to zrobić, żeby to działało. I bardzo istotne są następujące aspekty. Ludzie i interakcje między ludźmi, na przykład w firmach, kto z kim rozmawia, kto komu dokumenty przekazuje do podpisu, są ważniejsze niż pewne formalne procesy i formalne narzędzia. Działające oprogramowanie jest ważniejsze niż dokumentacja, no bo klient nie kupuje dokumentacji, wiecie, instrukcji obsługi w postaci książeczki do programu. On potrzebuje programu, a nie papierów do programu. Współpraca z klientem jest ważniejsza niż formalne ustalenia, no ale to jest pewien problem, bo wiecie, umowa jest umowa, nie? I reagowanie na zmiany klienta jest ważniejsze niż takie głupie i ślepe podążanie za planem. To nie jest tak, że to po... Ja mylę lewą z prawą, że to po prawej jest nieważne. Po prostu to po lewej jest ważniejsze, to boldem jest ważniejsze. Tylko tu jest pewien problem taki, że obie strony muszą być do tego gotowe. Obie strony muszą się przyłożyć, żeby współpracować i dużo ze sobą rozmawiać, bardzo dużo. I muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowitą fanką tego podejścia, bo to działa. Też bywają opóźnienia, też bywają przekroczenia budżetu. To nie jest moje osobiste doświadczenie, ale i moje osobiste, i też po rozmowach z przedstawicielami różnych firm informatycznych mam takie szczęście, że fajne kontakty mamy z niektórymi przedstawicielami dużych firm i średnich. Ten agile po prostu działa. To podejście agile, to znaczy podejście zwinne. Bądźmy elastyczni, dostosujmy się do klienta. Klient zamówił u nas dział magazynu, ale przyszła pandemia i on potrzebuje bardzo szybko sklep internetowy. No to odłóżmy ten dział magazynu z boku i zróbmy mu ten sklep internetowy. Ale obie strony muszą być gotowe do takich zmian i ważne, i dziwne to będzie, obie strony muszą sobie ufać. My dokładamy wszelkich starań, robimy najlepiej, co potrafimy, żeby klient był zadowolony. Klient dokłada wszelkich starań, żeby jak najlepiej nam opisać to, co on potrzebuje, żebyśmy my dobrze mu zrobili. Komu zależy na programie? Komu zależy na systemie? Klientowi. To też nie jest takie oczywiste, wiecie, czasami w rozmowach wynika, że bardzo różnie to jest. Wymyślono mnóstwo różnych metodyk pod to podejście agile, bo to podejście, które tu poprzednio było agile, czyli podejście zwinne, to jest tak bardziej, można powiedzieć, taka filozofia wytwarzania oprogramowania. Natomiast w ramach tego podejścia jest dużo różnych metodyk i w ramach tych metodyk mamy właśnie takie zespoły małe, te kolorowe ludziki z napisem The Team, czyli drużyna, to są właśnie programiści, ale nie tylko programiści. Każdy z nich ma mieć kilka umiejętności, tak żeby te umiejętności się uzupełniały. I teraz słuchajcie, ja będę do tego slajdu jeszcze wracać. Te umiejętności mają być takie typu T. I to się może być trochę kompatybilne z tym, co być może wam w szkołach mówiono albo na jakichś różnych warsztatach, mianowicie ta nóżka literki T, ona powinna być taka bardzo szeroka, bardzo taka stabilna. To jest to, w czym nasi studenci, absolwenci są absolutnie świetni. To jest dokładnie to, co im się wymarzyło, że będą robić w życiu, to, z czego się doskonalą, to, w czym tak naprawdę pracują. Wiecie, to jest to clue ich pracy. Natomiast literka T ma jeszcze daszek i ten daszek jest po to, żeby przypominać sobie, i też wiedzieć, i czasami nie da się bez tego, żeby pochwytać jeszcze inne, troszeczkę inne technologie. Czyli na przykład ja jestem super programista, załóżmy z języka C#, ale ogarniam też trochę bazy danych, JavaScript, testowanie i tak dalej. I dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w drużynie będziemy się uzupełniać. Jeżeli pomarańczowy ludzik, który jest super programistą, ale trochę ogarnia testowanie, jeżeli coś, nie wiem, rękę złamie na nartach i nie będzie mógł przyjść do pracy, to ten niebieski ludzik, który jest testerem, ale trochę ogarnia programowanie,
troszkę jego robotę pociągnie. I to nie chodzi tylko o te umiejętności, ale chodzi też o inne jakby elementy, które są w tych pracach w zespołach. Czerwony ludzik, Scrum Master, to jest ktoś, kto pilnuje, żeby drużyna dobrze działała, zwinnie i pamiętała o tych zasadach zwinności. I to jest bardzo taka istotna rola, czyli to nie jest ich szef. On ma pilnować, żebyśmy my pamiętali, że mamy być elastyczni do klienta, że mamy przestrzegać pewnych zasad zgodnych z tą metodyką. Niebieski ludzik to jest ktoś, kto jest reprezentantem klienta. Nie jest to tak jakby analityk, że się dowiaduje, co mamy zrobić. Trochę też, ale nie całkiem. To jest przedstawiciel klienta w naszym zespole. On nie jest po to, żeby nas pilnował. Trochę też, ale on jest po to, żeby stwierdził, że czy jak my coś zrobimy, to to już wystarczy klientowi, czy jeszcze mamy coś innego dokończyć. I czy to, co robimy, jest na tyle sensowne, że klient by za to zapłacił. Czy może coś robimy, co nie jest potrzebne klientowi, bo teraz się okazało, że to w sumie nie jest potrzebne, a wcześniej myśleliśmy, że jest, to zmieniamy i robimy coś, co klient naprawdę potrzebuje. Ta metodyka ma bardzo wiele takich elementów, które pilnują, żeby współpraca z klientem, współpraca w zespole, żeby dobrze się układała. I to jest naprawdę świetne i to działa bardzo ładnie. Między innymi pracę mamy podzieloną na etapy, bo tak normalnie jakbyście powiedzieli, że macie miesiąc czy rok na zrobienie czegoś, to się wydaje, że to jest dużo, spoko, luzik, damy radę, nie? A potem w ostatniej chwili się okazuje, że ups, to pojutrze, a ja nic nie mam i zarywamy nocki. Nie zrobimy tego. Na ogół nie działa. W tej metodyce, w tym podejściu, które teraz jest w większości firm programistycznych uprawiane i stosowane, pracę dzielimy sobie na takie etapy, które się nazywają sprinty. Wszystko jednak się one nazywają. Dzielimy na etapy tygodniowe, dwutygodniowe, maksymalnie czterotygodniowe. Dlaczego? Żebyśmy my mieli poczucie, jako członkowie tych zespołów, że robotę popchnęliśmy do przodu, że coś wytworzyliśmy. Wiecie, taki psychiczny luz, że coś można odfajkować, bo już to jest zrobione. Nie zawsze jest zrobione. Czasami coś mamy do realizacji w ramach tego etapu, ale nie udało nam się tego skończyć. To będziemy kończyć na następnym, ale udało nam się skończyć wiele innych rzeczy. Mamy jeszcze takie, to się tak ładnie nazywa ceremonie, mianowicie codzienne spotkania i wszyscy członkowie zespołu się spotykają codziennie i mówią, co ostatnio robiłem, z czym były problemy ewentualnie i co planuję robić. I to jest tak minutę na człowieka. Bardzo krótko. Nie opowiadamy, nie kłócimy się, nie udzielamy dobrych rad, tylko meldujemy. Wszyscy inni usłyszeli, w razie czego mogą później podejść do nas i nam pomóc. Oj, z tym masz problem, a ja to robiłam gdzieś tam w innej firmie rok temu. Siądźmy razem, może Ci pomogę. Jest bardzo duża życzliwość, słuchajcie, w pracach, w zespołach i bardzo duże też jest w ogóle w branży, i to jest piękne, bardzo duże takie wsparcie do wzajemnego uczenia się. Słuchajcie, tu nadal ludzie dzielą się wiedzą za darmo. No dobra, są też kursy płatne, ale twórca kursu z czegoś musi żyć i rachunki popłacić. Natomiast są platformy, gdzie wymieniają się programiści wiedzą, na przykład Stack Overflow albo forum takiej platformy Git. Tam moi studenci żartują, że jeżeli tam nie ma rozwiązania ich problemu, to znaczy, że nikt przed nimi tego problemu nie miał. I to jest jakby niesamowicie fajne, że przez to, że się wiedzą dzielimy, to nasza wartość rynkowa jeszcze wzrasta. To nie jest tak, wiecie, wiem, nie powiem, bo inni będą to wiedzieli i wtedy ja będę mniej zarabiać. Nie, wiem, powiem i dzięki temu będę bardziej wartościowy na rynku pracy i właśnie ktoś inny będzie chciał mnie zatrudnić. To jest niesamowicie śliczne. Dodatkowo jeszcze w ogóle w branży IT jest takie... dla mnie jest to niesamowicie korzystne, bo jestem w ogóle takie zwierzę stadne, że po skończeniu studiów nasi studenci nadal się kumplują. Nadal są kolegami ze studiów, koleżankami, nadal są przyjaciółmi. W innych kierunkach, w niektórych, jest tak, że koledzy ze studiów po obronie dyplomu stają się konkurencją. Od razu. Tu nie. Wiecie, ja nadal mam kontakty z moimi kolegami ze studiów. Razem na roku byliśmy. Nadal. A to już jest kupę lat po studiach, 20 parę. Co mamy dalej? Dalej mamy taką panią, która się nazywa Augusta Ada King, hrabina Lovelace, którą być może znacie, bo gdzieś się przewija jako taka świecka patronka programistek. No i teraz dlaczego ona i dlaczego programistek? Oprócz akcji dziewczyny na Politechnikę, którą strasznie popieram bardzo, bardzo, bo w branży jest za mało kobiet
I nie chodzi tu o jakieś równouprawnienie takie, tylko chodzi o różny punkt widzenia i różne podejście do wytwarzanych rzeczy. I to jest bardzo istotne i tam są bardzo potrzebne, jest duże zróżnicowanie, czyli ludzie młodzi, starsi, z jednych technologii, z drugich, po prostu żeby był szeroki przekrój. Dziewczyny, chłopaki, starsze panie, starsi panowie, wtedy dopiero mamy sensownie zrobione to oprogramowanie. A nie, że wiecie, ja tak mówię moim studentom na zajęciach, że faceci lat 22 piszą oprogramowanie dla reszty świata. No wiadomo, że tak trochę pod siebie będą pisać, ale oni nie są użytkownikami swoich systemów, więc albo oni zmienią myślenie, albo zadbamy o to, żeby zespół był taki bardziej zróżnicowany i wtedy chwycimy te właśnie szerokie spektrum w sposób bardziej naturalny. Ta pani to w ogóle była córką Lorda Byrona i ona napisała program, znaczy nie tak, wiecie, program jak wy być może piszecie w szkole, ale pisała taką metodykę obliczeń na taką maszynę Babbage'a, który był takim, ta maszyna Babbage'a to był taki kalkulator z drewna i metalu. Poczytajcie sobie na Wikipedii, bo to bardzo ciekawe jest. Jeszcze jeden obrazek mam, jeszcze jedną panią, to jest pani Margaret Hamilton. Mam do niej szczególny sentyment. Ta pani stoi przy takiej stercie wydruków. To jest kod w takim strasznym języku assembler. To jest taki straszny, niskopoziomowy, że tam, wiecie, to się nie pisze się, nie czyta normalnie, tylko takie krótkie rozkazy, który między innymi wysłał któreś Apollo w kosmos. I ta pani wymyśliła pojęcie inżynierii oprogramowania. No i w ogóle była niesamowitą osobą. Ja mam nadzieję dorwać kiedyś jej biografię, albo autobiografię jeszcze lepiej. I ta pani na tym zdjęciu tutaj poniżej została uhonorowana figurką Lego. I tu macie jeszcze obrazek tej figurki. I to jest dla mnie takie niesamowicie umówiące, że wiecie, że no, imponujące to było. Dobra, zapamiętać na przyszłość, proszę, ja was bardzo. Jeżeli się zdecydujecie pójść do branży IT, to ja was bardzo zachęcam. To nie jest tak, że mnóstwo jest tych studentów i się rynek skończy. Nie, nie, nie. W Polsce od wielu lat brakuje 50 tysięcy programistów, a 80 tysięcy informatyków w ogóle z tymi programistami razem do kupy. Dodatkowo jeszcze, wiecie, wy używacie te wszystkie aplikacje, coraz tego jest więcej i ktoś to musi pisać. A ktoś musi pisać oprogramowanie na odkurzacz, nie? Na filtr powietrza, na bransoletkę, która liczy kroki. Być może to będziecie wy. Być może będą urządzenia, których jeszcze nie ma, nie są wymyślone. I będzie trzeba w jakiś sposób je ze sobą sprząc, żeby się dogadywały, napisać oprogramowanie na nich. Być może to będziecie wy. Bardzo was do tego zachęcam, jeżeli macie takie właśnie umiejętności, kombinowania, nie poddajecie się, wiecie, napisaliście coś, nie działa. Spróbujemy drugą metodę, trzecią, czwartą, piątą. Macie fajny angielski i sensowne umiejętności matematyczne. Bardzo was zachęcam. Przy czym pamiętacie, że studiów nie kończą najzdolniejsi, tylko najwytrwalsi. To jest bardzo, bardzo, bardzo prawda. Od trzeciego roku 80% naszych studentów pracuje zawodowo i mają taki świetny problem, którego im życzyłam zawsze na pierwszym roku, żeby mieć problem, jak pogodzić pracę ze studiami. No to mają. Dodatkowo jeszcze na uczelni mamy bardzo dużo różnych spotkań, które mają studentów jakby otworzyć na ten rynek pracy, czyli jakieś targi pracy, spotkania, konferencje. Strasznie jest tego dużo. I śledźcie to proszę, dobrze? To jest na Facebookach kół naukowych, wydziału mojego, albo na Facebooku Informatyka na Politechnice Opolskiej, bo część z tych wydarzeń jak najbardziej może być dla was otwarta. Teraz wydarzenia się odbywają zdalnie lub hybrydowo i jak najbardziej możecie się podłączyć, nie martwiąc się, że nie wszystko rozumiecie. Po prostu zaczniecie mieć takie troszeczkę ogarnięcie w branży, jeżeli stwierdzacie, że ta branża jest dla was. Bardzo wam dziękuję za uwagę.